Na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata skazał dziś Sąd Rejonowy w Świnoujściu radnego i wydawcę tygodnika Nowy Wyspiarz Stanisława Morzejkę. Oskarżycielem prywatnym w tej sprawie był prezydent Świnoujścia Janusz Murkiewicz, którego pozwany nazwał publicznie złodziejem i jawnym współpracownikiem służby bezpieczeństwa. Panie prezydencie, jest złodziejem bezkarnym. Prezydent domagał się także od sądu pozbawienia Morzejki mandatu radnego. Sędzia uznał jednak, że pozwany sprawuje swój mandat z woli społecznej i weryfikowanie tej działalności leży w wyłącznej kompetencji wyborców. Dlatego też Janusz Murkiewicz nie był do końca zadowolony z orzeczenia sądu. Liczył na całkowitą eliminację swojego najzacieklejszego adwersarza z życia publicznego i nie krył zawodu. Zadowolony jestem z tego, jak powiedziałem, że się to skończyło. Wątpię, czy pan Morzejko zmieni swoje postępowanie. Bo myślę, że wyrok taki, o jaki wnioskował mój obrońca, czy mój oskarżyciel, to znaczy w pewnym sensie wyeliminowanie pana Morzejki z życia politycznego, publicznego w mieście. To byłby wyrok, który myślę dla miasta bardzo by pomógł. Dzięki temu miasto mogłoby normalnie funkcjonować, bo nie ukrywam, że postawa pana Morzejki utrudnia, przynajmniej dla mnie, sprawowanie funkcji, bo zajmuje się właśnie takimi sprawami, jak chociażby dzisiejsza. No niestety sędzia stwierdził, że byłaby to kara zbyt daleko idąca. Życie pokaże, czy ta kara, którą dzisiaj pan Morzejko otrzymał, zaskutkuje tym, że zmieni swoje postępowanie. Jak się okazuje, takiej pewności prezydent mieć nie może. Możemy natomiast powiedzieć, że dzisiejszy wyrok nie kończy tej konkretnej sprawy. Stanisław Morzejko uważa, że nie został osądzony sprawiedliwie. Dlatego właśnie już dziś Stanisław Morzejko zapowiada apelację od wyroku sądu pierwszej instancji. Będę składał apelację, bo sąd postąpił wobec mnie nieuczciwie, wprowadzając mnie właściwie w błąd, bo na poprzedniej rozprawie powiedział, że na tej rozprawie, na której nie byłem, będzie odtwarzana płyta z sesji, czyli będzie odtwarzany dowód rzeczowy. Ja uznałem, że to jest jak gdyby, no nie jest to jakaś istotna sprawa dla mnie, znaczy w trakcie tego procesu i dlatego nie przybyłem, po prostu już zapomniałem, bo przecież tą kasetę oglądałem, chodziło o to, żeby to sąd zobaczył. Natomiast na tej rozprawie, na której mi nie było, sąd powiedział, że nie będzie odtwarzał tej płyty i zamknął rozprawę i dzisiaj ogłasza wyrok. Czyli innymi słowy, sąd zastosował wobec mnie wybieg, żeby uniemożliwić mi składanie wyjaśnień. Wobec tego, a ja mówiłem od początku procesu, że po przeprowadzeniu wszystkich dowodów, zresztą to jest również w aktach, chcę dopiero zeznawać. Była ta sprawa tutaj tego wizerunku, który był można powiedzieć, w różnych publikacjach był to zestawiany z wizerunkiem oskarżyciela prywatnego. I było to uznane, że to jest małpa. A to jest człowiek, neandertalczyk. Wizerunek był zdjęty z Wikipedii, czyli z powszechnie dostępnej encyklopedii internetowej. No i w związku z tym, jeżeli sąd akurat wszedł w to i uznał, że to jest małpa, to świadczy tylko, że podstawowej wiedzy z zakresu szkoły średniej nie posiada zarówno oskarżyciel, jak i wysoki sąd.